Mateusz Iżakowski, to jest Infonews, czyli podsumowanie tygodnia w gminie Kołbaskowo. Zapraszam. Na początek dobra informacja dla tych wszystkich, którzy kochają spacery oraz jazdę na rowerze. Rusza budowa ścieżki pieszo-rowerowej Przecław-Karwowo. Już dzisiaj został przekazany plac budowy, no a w połowie przyszłego tygodnia rozpoczną się już pierwsze prace budowlane. Nowy szlak będzie miał 2,5 km długości i 3 metry szerokości. Koszt projektu oraz budowy to ponad 3,5 miliona złotych. Inwestycja ma oczywiście unijne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Kolejny sukces naszej kochanej gminy. Gmina Kołbaskowo znalazła się w czołówce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego za rok 2019. Zajęła wśród gmin wiejskich wysokie, bo 23 miejsce w Polsce na 1547 i drugie w zachodniopomorskim. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce za zeszły rok opracowali po raz trzeci eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy wsparciu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analizie poddano finanse prawie 2800 miast, gmin i powiatów w całej Polsce. A teraz ważna informacja dla wszystkich posiadaczy zwierząt. W Rosówku rozpoczęła się już oficjalnie budowa Animal Eden, czyli najnowocześniejszego w kraju krematorium dla zwierząt. Jest to jedyny taki obiekt w naszym regionie. Najbliższy podobny znajduje się w Gdańsku. Obiekt powstaje na terenie pomiędzy torem motokrosowym a drogą krajową nr 13, z dala od domostw. Symboliczne wbicie łopaty z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy, instytucji publicznych oraz pani wójt gminy Kołbaskowo Małgorzaty Szwarc miało miejsce w czerwcu tego roku. A teraz trochę kultury. W Goksirze dzieje się naprawdę bardzo sporo. Koncerty, kabarety i teatr. No i właśnie przy teatrze na moment się zatrzymamy. Aktorzy z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie przyjechali do nas, no i wystawili sztukę Szalone nożyczki publiczności. Naprawdę bardzo mocno się ten spektakl podobał. Zresztą zobaczcie sami. Znaczy, bardzo mi się to podobało, dlatego właśnie, że widownia była zaangażowana. Wszyscy byli, że tak powiem, no nie wiem, w trakcie tutaj tych emocji i naprawdę wszyscy oglądali z takim zaciekawieniem. Tak więc nie było chwili nudy. No coś innego. Coś takiego. Często wystawiane sztuki tutaj w Goksirze są takie, że bierzemy udział jakby w tych sztukach i fajne to jest, naprawdę fajne. Niech pan popatrzy na tę twarz! Czy to jest twarz mordercy? Nie! Nie, 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 nie! Nie! Ja bym nawet uchy nie skrzywdził i dobrze pan o tym wie. Izabela drażniła się ze mną, męczyła mnie. Nawet pan nie wie jak bardzo, ale nigdy nie zrobiłbym jej żadnej krzywdy, po prostu bym nie był. Co pan sądzi o naszym obiekcie? No super, super. No nie zdążyłem się tak rozejrzeć, ale to pachnie nowością chyba, nie? No, bardzo, bardzo fajnie. To słyszałem, że to jakaś automatyka pełna, że można tą widownią manewrować. No super, naprawdę, pozazdroszczę. Zobaczymy was jeszcze u nas na naszych deskach? A to już nie od nas zależy. Jeżeli się podobaliśmy, to może to ktoś nas zaprosi wtedy bardzo chętnie. Z teatru przenosimy się na koncert, a konkretnie koncert Łukasza Drapała i zespołu Chevy. No nie ma co ukrywać, tego rodzaju muzyka przyciąga naprawdę bardzo liczną publiczność. Tak było i tym razem. Działo się muzycznie, była rockowa muzyka, no a do tego oczywiście uśmiechnięte twarze wszystkich tych, którzy stali przed sceną. Posłuchajcie wywiadu z Łukaszem Drapałą, no i posłuchajcie kawałkę koncertu. Rozwalono mnie, ale serce całe masz gość. Co za męczy, co pokona, jaka barwa, jaka strona. Ja nie pytam. Łukasz, pierwszy koncert po bardzo długiej przerwie, z tego co wiem, nie graliście od stycznia. Jakie to uczucie znowu wejść na scenę?
nic nie słychać. Jesteśmy w szoku, bo jakby faktycznie no, to, co słyszymy na próbie, czy to, gdzie gramy sobie w naszych własnych pomieszczeniach, to oczywiście nie ma porównania ze sceną, szczególnie tak fantastyczną, jak tutaj w tym ośrodku. Więc nasz soundcheck trwał dłużej niż zwykle, aby uszy wróciły do, przynajmniej częściowo wróciły do tych ustawień, które miały prawie rok temu, bo co z tego, że w styczniu był koncert, jak jesienią mieliśmy bardzo skromną trasę i naprawdę jest przemiło jest wrócić i zacząć ćwiczyć granie z publicznością raz jeszcze, która mam nadzieję dzisiaj w jakiś sposób dopisze. Zakładając, że ten dziki świat przez chwilę się uspokoi i zaczniemy znowu normalnie koncertować. Jakieś plany, Szewi, Łukasz Drapała gdzieś w kraju? Tak, i jeden z tych planów dzisiaj zostanie zaprezentowany, dlatego że tak naprawdę pracujemy nad dwoma nowymi płytami jednocześnie. Jedna to będzie płyta autorska, a druga to będzie hołd. Nie mogę jeszcze za wiele powiedzieć, dlatego że wszystkie ustalenia jeszcze trwają i mam nadzieję, że to wszystko się uda. Nie chciałbym po prostu zapeszać, ale pracy kompozytorskiej i aranżacyjnej mamy mnóstwo i mam nadzieję, że w następnym roku zaczniemy pokazywać najnowsze rzeczy. Nie przestanę wiedzieć, bo ja wiem, że za nią warto, bo ja czuję, że już... Zakładam, że jesteś w naszym ośrodku kultury pierwszy raz. No, muszę zapytać, jakie wrażenia? Przepiękne, przepiękne naprawdę. No ja oczywiście skoncentrowałem się na tej sali koncertowej i w ogóle mam wrażenie, że trzeba tutaj wrócić nie tylko z Szewi. A na koniec tradycyjnie o tym, co ciekawego wydarzy się w najbliższym czasie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Już 19 września na deskach naszego obiektu wystąpi Krystyna Prońko. Tej pani chyba nie trzeba przedstawiać, zwłaszcza starszej części publiczności. Wspaniała kobieta, wspaniała artystka, koniecznie trzeba się pojawić, bilety jeszcze są. Ponadto 19 i 20 września spektakl My, hrabiny, nie płaczemy. To coś dla fanów oczywiście teatru. Tu także są bilety. No i można śmiało zajrzeć do Goksiru. Na koniec września coś dla fanów oczywiście dobrego humoru, mogę tak powiedzieć, Kabaret Jurki. Tu także trzeba się pojawić, jeżeli tylko chcecie poczuć dobry humor. Tu na pewno go znajdziecie. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. My spotykamy się równo za tydzień. Do zobaczenia.